spróbujmy zastanowić się, dlaczego ułamki dziesiętne okresowe są liczbami wymiernymi. A więc liczbami o postaci P przez Q, gdzie P i Q to liczby całkowite, a Q jest różne od zera. Weźmy przykładowo ułamek okresowy X, który wygląda w ten sposób. Okresem jest 57. Powtarza się w nieskończoność. Czy rzeczywiście ten x jest liczbą wymierną? Aby się o tym przekonać, pomnóżmy x przez pewną niezerową liczbę całkowitą q, aby jako wynik otrzymać liczbę całkowitą p. Jeśli uda nam się uzyskać takie równanie, to otrzymamy również szukaną jego postać po podzieleniu stronami przez q. Szukamy więc takiej wielokrotności x, która byłaby liczbą całkowitą. Problem polega jednak na tym, że sam x nie jest liczbą całkowitą. Postarajmy się zatem pozbyć niecałkowitej części x, a konkretniej pomnóżmy x przez 100. W tym celu wystarczy przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo. Otrzymujemy zatem liczbę 100x równą 57,57,57,57 i tak dalej. A teraz popatrzmy na samą liczbę x. Jest ona równa 0,57,57,57 i tak dalej. Zatem to wszystko, co jest po przecinku, jest takie samo zarówno dla x, jak i dla 100x. I jest to okres 57,57,57 i tak dalej. Mamy zatem szansę otrzymać szukane przez nas równanie, jeśli uda nam się pozbyć tego wszystkiego, co jest po przecinku. A uda nam się tego pozbyć, jeśli od 100x odejmiemy x. A zatem 100x minus x jest równe 57,57,57,57 i tak dalej minus 0,57,57,57 i tak dalej. A zatem wszystko, co jest po przecinku, ulega uproszczeniu i zostaje nam sama całkowita liczba 57. Czyli 100x minus x jest równe 99x, a to jest równe 57. W ten sposób uzyskaliśmy poszukiwane przez nas równanie o postaci q razy x jest równe p. Stąd wniosek, że nasz x jest równy 57 przez 99, a zatem x jest wymierne. W podobny sposób możemy przeprowadzić rozumowanie dla każdej liczby, która jest ułamkiem dziesiętnym okresowym i w analogiczny sposób możemy udowodnić, że jest to liczba wymierna. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.